Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiejszy film będzie kolejnym z serii Zagadek Kryminalnych i dzisiejszy film jest skierowany przede wszystkim do tych osób, które od jakiegoś czasu proszą mnie, żebym ponownie w odcinku skupiła się na sylwetce seryjnego mordercy. Jak wiecie, przeważnie w swoich filmach mówię o ofiarach, dlatego mam nadzieję, że ten odcinek będzie dobrym uzupełnieniem z zakresu analizy zachowania i czynów seryjnego sprawcy. Będę dzisiaj mówić o Paulu Ogorcowie, seryjnym mordercy i gwałcicielu z Niemiec. Nazywany jest on również mordercą z S-Bahn, od nazwy najstarszej niemieckiej kolei miejskiej. Inspiracją do powstania dzisiejszego filmu jest serial Ludzie i Bogowie, który można obejrzeć na platformie TVP VOD. Serial, podobnie jak wydarzenia, o których będę dzisiaj mówić, dzieje się w czasach II wojny światowej. Fabuła opowiada historię oddziału o kryptonimie Pazur, działającego w strukturach Armii Krajowej w Warszawie w latach 40. Głównymi bohaterami są dowódca tego oddziału o pseudonimie Onyx oraz kapral Dagger. Obaj początkowo mają silne pragnienie zemsty na żołnierzach niemieckich, jednak z czasem jeden z nich zaczyna mieć wątpliwości, czy ich działania aby na pewno są słuszne, moralne oraz czy cel zawsze uświęca środki. Serial jest inspirowany prawdziwymi zdarzeniami i działaniami słynnego oddziału kontrwywiadu o kryptonimie Wapiennik, którego głównym zadaniem była likwidacja osób skazanych wyrokami sądów podziemnych. Serialowi Onyx i Dagger są egzekutorami, zabijają Niemców oraz zdrajców. Podczas oglądania produkcji można naprawdę wczuć się w klimat tamtych czasów i mnie osobiście bardzo zainspirowało to do poszukania innych historii, które miały miejsce w tamtym okresie, niekoniecznie takich bezpośrednio związanych z działaniami na frontach. Tak właśnie trafiłam na sprawę seryjnego mordercy Paula Ogorcowa, który nie był zbrodniarzem wojennym, ale i tak bardzo przyczynił się do ogromu cierpienia i tragedii, jakie miały miejsce w tamtych czasach. Jeśli więc chcielibyście poznać historię jego życia i czynów, to zapraszam do oglądania. Paul urodził się 29 września 1912 roku w mieście Muntowen w ówczesnych Prusach Wschodnich. Obecnie jest to wieś Muntowo, położona w Polsce w województwie warmińsko-mazurskim. Chłopiec przyszedł na świat jako nieślubne dziecko Marii Sagi, która pracowała jako robotnik rolny. Ojciec dziecka był nieznany i chłopcu nadano nazwisko po matce. Gdy Paul skończył 12 lat, został adoptowany przez Johanna Ogorcowa, farmera pochodzącego z Havelland, miasta na wschodzie Niemiec oddalonego od Muntowen o ponad 700 km. Chłopiec przyjął nazwisko mężczyzny i kilka lat później przeprowadzili się do Berlina. Ojciec adopcyjny był właścicielem gospodarstwa i przez dłuższy czas nastolatek pracował na farmie, ale odkąd pamiętał, pragnął się usamodzielnić, dlatego wkrótce znalazł pracę w kuźni. Gdy skończył 18 lat, wstąpił do narodowo-socjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników, która dwa lata później, w 1933 roku, miała zacząć sprawować totalitarną władzę w Niemczech trwającą do końca II wojny światowej. Po przejęciu tej władzy Ogorcow awansował w szeregach partii i najwyższym stanowiskiem, jakie udało mu się osiągnąć, był dowódca oddziału, Scharführer w SA. Jakiś czas później stracił pracę w odlewni stali i długo nie mógł ponownie znaleźć zatrudnienia. Zaczął odczuwać sporą presję ze względu na kończące się fundusze i wraz z kilkoma znajomymi postanowił zająć się działalnością przestępczą, a dokładniej kradzieżą. Podczas jednej z akcji został jednak schwytany i skazany na 9 miesięcy więzienia. Uratowało go to, że należał do partii nazistowskiej. Po tym, gdy odsiedział zaledwie niewielką część swojego wyroku, naziści ogłosili amnestię dla wszystkich członków partii i Paul ponownie był wolnym człowiekiem. W 1934 roku, gdy miał 22 lata, został zatrudniony przy układaniu płytek na kolei, dokładnie przy berlińskiej S-Bahn obsługiwanej przez niemieckie koleje Rzeszy. Nikt nie mógł przewidzieć, że zatrudnienie Paula na kolei wkrótce zmieni historię miasta na zawsze. Mniej więcej w tym czasie chłopak poznał także starszą od siebie o 2 lata dziewczynę, Gertrudę Ziegelmann, którą ostatecznie poślubił w 1937 roku, gdy miał 25 lat. Para w ciągu kolejnych lat doczekała się dwójki dzieci,
syna oraz córki. W tym czasie Paul pracował jako nastawniczy i sygnalista na kolei, czyli do jego zadań należało prowadzenie dokumentacji oraz obsługa urządzeń kierujących ruchem. Stacja, na której pracował, znajdowała się na przedmieściach Karlsruhe, czyli jednej z dzielnic Berlina. Dlatego też wraz z żoną i dziećmi przeprowadzili się do nowego mieszkania, które znajdowało się bliżej jego miejsca pracy. Przeważnie całe dnie spędzał na tej jednej stacji, choć zdarzało się, że był wysyłany w inne części trakcji S-Bahn. Jego cechą charakterystyczną był mundur, który mężczyzna miał na sobie zawsze, niezależnie od tego, jaki charakter pracy akurat wykonywał. Codziennie rano jeździł na stację pociągiem, na rowerze lub chodził pieszo. Wszystko zależało od pogody i oczywiście punktualności, z jaką wyszedł z domu. W okolicy był znany jako idealny mąż i ojciec. Paul i Gertruda utrzymywali kontakty z wieloma sąsiadami, zawsze służyli pomocą, a ich dzieci uwielbiały bawić się z rówieśnikami w okolicznych parkach i na placach zabaw. Mężczyzna był także sumienny i kompetentny w pracy. Cenili to zarówno współpracownicy, jak i przełożeni. Niestety, to jak sytuacja rodziny wyglądała za zamkniętymi drzwiami, nie mogło bardziej różnić się od tego, jak ich postrzegano. Paul bywał agresywny i był chorobliwie zazdrosny. Oskarżenia wobec żony, że go zdradza, były praktycznie na porządku dziennym. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że to, jak zachowywał się wobec rodziny, w niewielkim stopniu odzwierciedlało to, do czego naprawdę był zdolny. I wkrótce jego prawdziwa natura miała się ujawnić. Pod koniec sierpnia 1939 roku Ogorców rozpoczął serię brutalnych ataków na kobiety, które wybierał zupełnie przypadkowo. Zbrodni dokonywał głównie w okolicach stacji kolejowej, na której pracował. A warto wspomnieć, że wtedy w tej okolicy mieszkały głównie samotne gospodynie domowe, których mężowie zostali wysłani na fronty II wojny światowej. Najczęściej atakował na działkach lub w kamienicach. W sumie lokalna policja zarejestrowała aż 31 podobnych zgłoszeń i wszystko wskazywało, że są dziełem tej samej osoby, seryjnego gwałciciela. Wszystkie kobiety, które zdecydowały się zgłosić się na policję, podkreśliły, że napastnik miał na sobie charakterystyczny mundur. Można także było zaobserwować bardzo niepokojącą tendencję. Z czasem ataki stawały się coraz bardziej brutalne. Napastnik groził ofiarom nożem, dusił je i bił. Było oczywiste, że kieruje nim nienawiść i to tylko kwestia czasu, zanim zacznie zabijać. Gdy na policję spłynęły pierwsze zgłoszenia o nieudanych próbach zabójstwa, funkcjonariusze wiedzieli, że schwytanie sprawcy powinno znaleźć się na szczycie listy priorytetów. Między sierpniem 1939 roku a lipcem 1940 tajemniczy mężczyzna w mundurze dźgnął nożem trzy kobiety. Wszystkim na szczęście udało się przeżyć i całkowicie wrócić do zdrowia, jednak plotki o grasującym w okolicy nożowniku sparaliżowały lokalną społeczność. Niestety, mieszkające w tym rejonie kobiety nie mogły pozwolić sobie na zostanie w czterech ścianach. Polegały na korzystaniu z transportu publicznego oraz na samotnym chodzeniu do sklepu czy do pracy. W sierpniu 1940 dokonany został kolejny brutalny atak. Tym razem kobieta została pobita. Przeżyła tylko dlatego, że mężczyzna, który ją zaatakował, myślał, że nie żyje. Do tego incydentu doszło na pokładzie pociągu S-Bahn i to miejsce nie było przypadkowe. Miało wkrótce stać się częścią modus operandi seryjnego gwałciciela. Jego kolejna ofiara została wyrzucona przez okno z jadącego pociągu, ale jej również cudem udało się przeżyć. Patrząc na sposób, w jaki wybierał ofiary i jak atakował, było jasne, że nie działał na podstawie wcześniej opracowanego planu. Te kobiety po prostu znalazły się w niewłaściwym miejscu w złym czasie. I podobnie było w przypadku kolejnej ofiary. Tym razem jednak sprawca prawie został schwytany. Zaatakował kobietę na stacji kolejowej i próbował ją zgwałcić, ale na ratunek przybiegli jej mąż i szwagier. Pobili napastnika i chcieli zaprowadzić go na posterunek, ale w ostatniej chwili udało mu się uciec. Możliwe, że mężczyźni postaraliby się bardziej, żeby go zatrzymać, gdyby wiedzieli, że jest to jeden z najbardziej poszukiwanych przestępców w Berlinie.
Z drugiej strony jednak trudno uwierzyć, że przez ponad rok policja nie podjęła żadnych skutecznych kroków, żeby namierzyć tego mężczyznę, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że mieli do dyspozycji tak ogromną wskazówkę, czyli to, że zawsze miał na sobie mundur. Oczywiście istniała możliwość, że to było tylko przebranie, coś, co miało na celu odwrócenie uwagi od innych charakterystycznych cech, ale przecież istniało także ogromne prawdopodobieństwo, że był pracownikiem kolei, a to bardzo zawęża grono podejrzanych. W tym miejscu warto także wspomnieć, że całe dochodzenie było bardzo utrudnione przez uprzedzenia. Od samego początku śledczy nie sądzili, że sprawcą tak okrutnych czynów może być Niemiec z krwi i kości. Uważali, że musi to być albo Żyd, albo obcokrajowiec. Dodatkowo, w tamtym okresie wagony kolejowe były bardzo dogodnym miejscem do dokonywania podobnych ataków, ponieważ nie były oświetlane. W 1940 roku trwało wojenne zaciemnienie Berlina, mające na celu sprawienie, żeby te wagony nie były widoczne na wypadek alianckich nalotów. Dlatego też napastnik mógł czaić się w opuszczonych wagonach, w których nie było innych pasażerów i czekać na nieświadome niczego kobiety. Dodatkowo najprawdopodobniej usypiał ich czujność, ponieważ był ubrany jak pracownik kolei i zbliżał się do nich pod pretekstem sprawdzenia dokumentów. W październiku 1940 roku do ataków dochodziło przede wszystkim na odcinku między stacjami Rummelsburg i Friedrichshagen. Nie trudno się domyśleć, że to właśnie na tym odcinku pracował Paulo Korzow. To on był tym nieuchwytnym seryjnym gwałcicielem, który wkrótce miał stać się mordercą. Pierwsza ofiara śmiertelna pojawiła się 4 października 1940 roku i była nią 20-letnia Greta Dieter, żona i matka dwójki dzieci. Została dźgnięta nożem i niestety nie przeżyła ataku. Na kolejne incydenty nie trzeba było długo czekać. Dokładnie 2 miesiące później, 4 grudnia, miał być dniem, w którym dwie kobiety nie wrócą bezpiecznie do domu. Pierwsza była Elfriede Franke, zaatakowana na pokładzie S-Bahn i wyrzucona z jadącego pociągu. Następnie zaledwie 19-letnia Ingard Frese wracała samotnie ulicą do domu, gdy została pobita i zgwałcona. Jej również niestety nie udało się ujść z życiem. Kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia, mimo trwającej wojny, mieszkańcy Niemiec próbowali zapomnieć o trudach i wczuć się w atmosferę świąt. Niestety, Elisabeth Bungener miała stać się ofiarą seryjnego zabójcy. 22 grudnia jej ciało zostało znalezione przy torach kolejowych. 6 dni później, 28 grudnia 1940 roku, do szpitala trafiła Gertrude Sievert, po tym jak została wyrzucona z pociągu. Niestety obrażenia były zbyt duże i kobieta zmarła w placówce następnego dnia. Tydzień później historia się powtórzyła. Tym razem lekarze musieli walczyć o życie Hedwig Ebauer, ale w jej przypadku upadek z pociągu był śmiertelny. Po miesiącu, 11 lutego, odnaleziono 7. ofiarę, Johanne Voigt. Dla niej także było za późno. Obrażenia w przypadku wszystkich 7 kobiet były praktycznie identyczne i nie było tutaj mowy o zbiegu okoliczności. Na pewno były one ofiarami tej samej osoby. Dodatkowo było wiadomo, że napastnik nie przestanie atakować, dopóki nie zostanie powstrzymany. Niestety, śledztwo było utrudnione przede wszystkim z 2 ważnych powodów. Pierwszym był brak informacji na temat jego wyglądu. Oprócz tego, że miał na sobie charakterystyczny czarny mundur, to niewiele było wiadomo, ponieważ zaciemnienie miasta uniemożliwiało przyjrzenie się jego twarzy. Drugim powodem była sytuacja polityczna panująca wtedy w III Rzeszy. Goebbels, czyli minister propagandy i oświecenia publicznego w rządzie Adolfa Hitlera, kontrolował informacje publikowane w mediach. Władze zdecydowały, że wieści o grasującym seryjnym mordercy mogą negatywnie wpłynąć na morale obywateli, dlatego wprowadzono zakaz informowania o postępach śledztwa. Goebbels wydał nawet dyrektywę skierowaną do niemieckich dziennikarzy w sprawie ograniczeń, które należy nałożyć na relacje z morderstw S-Bahn. W rezultacie wszystkie informacje musiały być przekazywane od obywatela do obywatela w postaci plotek.
Dodatkowym negatywnym skutkiem cenzury był brak możliwości zaapelowania do społeczeństwa o pomoc w poszukiwaniach sprawcy. Jedyne, co służby mogły zrobić, to zwiększyć kontrolę na stacjach kolejowych i na pokładach pociągów. Do grudnia 1940 roku podczas policyjnych akcji przesłuchano 5 tysięcy z 8 tysięcy berlińskich pracowników kolei. Sprawdzano wtedy również karty pracy, ponieważ było wiadomo, że do tych ataków dochodziło albo koło północy, albo rano około 7:00 i szukano takiego pracownika, który miałby sposobność ich dokonać. Wtedy właśnie z listy potencjalnych podejrzanych skreślono setki kolejarzy i wśród nich był Ogorcow. Na korzyść mężczyzny zadziałał fakt, że zmiany w grafikach bardzo często nie były odnotowane. Policyjne akcje mające na celu przechytrzenie sprawcy i schwytanie go musiały być prowadzone bardzo dyskretnie. Funkcjonariusze albo przebierali się za kobiety, albo wysyłano funkcjonariuszki jako przynęty. Czekano, aż napastnik ponownie zaatakuje. Kobiety bardzo często miały na głowach hełmy lub inne wzmocnienia ukryte pod nakryciami głowy, ponieważ było wiadomo, że właśnie w ten sposób napastnik najczęściej ogłusza swoje ofiary. Wydawało się jednak, że jest on sprytniejszy od policji. Nikt nie wiedział jeszcze wtedy, że Paulo Ogorcow jest o krok przed policją. Jego tożsamość oczywiście nie była znana, więc bez problemów mógł zgłosić się na ochotnika jako jeden z wielu kolejarzy odprowadzających kobiety do pociągów. Wiedział z pierwszej ręki, jakie będą kolejne działania policji i mógł skutecznie unikać pułapek. Nieudane próby namierzenia sprawcy przyniosły jednak częściowo pozytywny skutek. Zaczął być bardziej ostrożny i zawiesił morderczą działalność na prawie 5 miesięcy. Niestety, ostatecznie ponownie zebrał się na odwagę i zaatakował. Tym razem ofiarą była 35-letnia Frida Kozior. 3 lipca 1941 roku została zgwałcona i pobita. Skutek był tragiczny i tym samym kobieta stała się 8. ofiarą zbrodniarza. Na miejscu zabezpieczono odcisk buta, który planowano porównać z wytypowanymi podejrzanymi. Przez wcześniejsze kilka miesięcy policjanci mieli nadzieję, że ich wysiłki opłaciły się i że problem się rozwiązał. Ale teraz stało się oczywiste, że muszą jeszcze bardziej skupić się na pracownikach kolei, tym razem już nie akceptować pomocy z ich strony, ponieważ każdy z nich potencjalnie może być niebezpiecznym mordercą. I to właśnie wtedy po raz pierwszy uwaga została skierowana na Ogorcowa. W międzyczasie mężczyzna zdążył stać się bardzo zuchwały i poczuć nieuchwytny. To właśnie to bardzo często prowadzi do zguby seryjnych morderców. Czują się zbyt pewni siebie i zaczynają zwierzać się osobom ze swojego otoczenia. I tak właśnie było w przypadku Ogorcowa. Z czasem w swoich wypowiedziach zaczął wspominać o swojej mocnej niechęci, wręcz nienawiści wobec kobiet i choć nigdy do niczego bezpośrednio się nie przyznał, to zaczął mówić o chęci zadawania bólu, a nawet o zabijaniu. Współpracownicy nie traktowali tych komentarzy poważnie, aż do czasu, gdy przyszedł moment, kiedy na polecenie policji musieli wytypować jedną osobę, którą znają, która ich zdaniem może być tym poszukiwanym zabójcą. Kilka osób przypomniało sobie nawet, że Ogorcow wielokrotnie wymykał się przez ogrodzenie w godzinach pracy. W końcu 12 lipca 1941 roku, czyli 2 lata po rozpoczęciu przez niego swojej zabójczej działalności, 29-letni Paul Ogorcow został aresztowany. Do ostatniej chwili były ogromne wątpliwości. Nikt nie sądził, że za tak okrutnymi czynami może stać przykładny mąż i ojciec, a do tego członek nazistowskiej partii. Po przeszukaniu jego mieszkania nie znaleziono tam żadnych bezpośrednio obciążających dowodów do czasu, aż zajrzano do szafy. Wśród rzeczy zabranych do analizy były podarte spodnie, szary garnitur, służbowy płaszcz i oczywiście mundur. Na tym ostatnim ostatecznie znaleziono ślady krwi. Kolejnym krokiem było przesłuchanie samego Ogorcowa. Mężczyzna był bardzo inteligentny. Na każde pytanie miał albo wymijającą odpowiedź, albo pozornie logiczne wytłumaczenie.
To wymykanie się z pracy wytłumaczył tym, że chodził wtedy na schadzki z kochanką, a te ślady na mundurze powiedział po prostu, że kilka dni wcześniej jego żona była chora i krwawiła, a dodatkowo on któregoś dnia skaleczył się w palec podczas pracy. Z każdą chwilą jednak śledczy coraz mniej wierzyli w jego wersję wydarzeń i coraz bardziej w jego winę. Po tym aresztowaniu Ministerstwo Propagandy i Oświecenia Publicznego zniosło cenzurę i kraj dowiedział się o dziesiątkach zbrodni popełnionych przez przykładnego członka partii. Wieści o zatrzymaniu pojawiły się na pierwszej stronie berlińskiego dziennika. Niedługo później Okorcow w pełni przyznał się do popełnionych czynów. Powiedział, że motywacją do zbrodni była nienawiść do kobiet, ponieważ jak twierdził, to one przyczyniły się do wszystkich niepowodzeń w jego życiu. Za to, co zrobił, winił także alkoholizm, z którym się zmagał, oraz chorobę weneryczną, która jego zdaniem nie została poprawnie wyleczona przez żydowskiego lekarza. Do ostatniej chwili próbował zyskać sympatię i skorzystać z antysemickich nastrojów. Zdaniem mężczyzny to, że rzączka była powodem chorób psychicznych, a za zachorowanie oczywiście winił kobiety. Chciał za to ukarać je wszystkie i każdą z osobna. Podczas trwania procesu robił również wszystko, żeby uznano go za niepoczytalnego. Jeśli sędzia by na to przystał, to wtedy Okorcow nie trafiłby pod gilotynę, a do szpitala psychiatrycznego. Specjaliści byli jednak zgodni. Mężczyzna doskonale wiedział, co robi. Czynów dokonywał z zimną krwią i był przerażająco wyrachowany. Zanim stanął przed sądem, został wydalony z partii nazistowskiej. W sumie przyznał się do 8 morderstw, 6 usiłowań zabójstw oraz 31 napaści na tle seksualnym. Wyrok zapadł 24 lipca 1941 roku. Okorcowa ogłoszono wrogiem ludu przez reżim nazistowski i skazano na stracenie na gilotynie. Wyrok wykonano 26 lipca 1941 roku, czyli zaledwie 2 dni po skazaniu. I to jest już koniec tej sprawy. Mam nadzieję, że ten temat okazał się interesujący, zwłaszcza dla tych osób, które od dawna czekały na jeszcze jeden odcinek w całości poświęcony konkretnemu seryjnemu mordercy. A jeśli nadal czujecie niedosyt i chcielibyście pozostać w klimacie II wojny światowej, to jeszcze raz zachęcam Was do obejrzenia serialu Ludzie i Bogowie. W opisie znajdziecie więcej informacji na temat produkcji. A na platformie TVP VOD znajdziecie również inne produkcje osadzone w tym samym okresie historycznym, takie jak Czas Honoru oraz Wojenne Dziewczyny. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli macie propozycje, o jakich innych sprawach mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii, to dajcie mi znać w komentarzach. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!